No hej, moje śliczne i kochane, dziś opowiem Wam o moich ulubionych perfumach, takich number one of all times, na zawsze i forever. Jest ich ogółem kilka w różnych kategoriach, ale takie naprawdę number one of all to te perfumy. Bala Versailles by Jean Depré, wypuszczone w 1962 roku. I też wspominałam już na tym kanale, czytałam, że do stworzenia tych perfum użyto ponad 300 składników, słuchajcie. Zobaczcie na ten obrazek na buteleczce. Ja kiedy mam te perfumy na sobie, to czuję się dokładnie jak na tym obrazku, jak w niebie. Są niebiańskie, czuję się jak w domu. Jakby moja podróż poszukiwania idealnego zapachu już się zakończyła. Bo ja już znalazłam i nie muszę dalej szukać. No oczywiście, to taka przenośnia, bo ja bardzo lubię podróżować po zapachach mimo wszystko. No i powiem Wam tak, te perfumy są ze mną już od kilku lat. Znaczy nie ta konkretnie buteleczka, ale ogólnie. Ta jest dosyć nowa, chyba mam je od miesiąca, czy od dwóch, jakoś tak. No ale jak widzicie, dużego zużycia nie ma, mimo że używam ich dosyć regularnie, dosyć często po nie sięgam. Z tym, że to zużycie jest mimo wszystko małe, ponieważ wystarczy ich niewielka ilość, dosłownie jedno psiknięcie. I ja jestem osobą, która lubi intensywne zapachy, mimo to, jeszcze raz powtarzam, wystarczy jedno psiknięcie. I są one wystarczająco intensywne, długotrwałe. Otulające, ciepłe. Są to perfumy bursztynowe, nazwane no dla kobiet, ale ja, no to taka moja personalna opinia, pokusiłabym się nazwać je unisex, ponieważ są tu delikatne nutki, pikantne i skórzane, które według mnie zahaczają lekko o zapachy męskie, ale tak jak mówię, no ogólnie na pewno pachną jak damskie, tak? Jedynie mówię, no, że nie zdziwiłabym się, ani nie miałabym nic przeciwko temu, żeby jakiś mężczyzna pachniał tymi perfumami. Są to perfumy o bardzo rozłożystym, rozbudowanym wachlarzu nut zapachowych. Okej, ja bym chciała Wam tu pokazać listę, to musiałabym pewnie scrollować i scrollować, żebyście mogły zobaczyć całą listę. Są... tak jak mówię, balsamiczne, skórzane, takie gładkie w odbiorze, a jednocześnie mają coś delikatnie pikantnego, cytrusowego. Są mocno kwiatowe, a jednocześnie owocowe, cytrusowe, jakieś mandarynkowe, bergamotki są tam wyczuwalne, liang liang, irys, a jednocześnie patchouli, konwalia, ja kocham konwalię. Wiecie, piżmo i to są te perfumy zawierające nutki zwierzęce, te animalek, tak? Nie pamiętam, jak się nazywają, cybeta, nie wiem, jak po polsku się to wymawia. W każdym bądź razie, no te nutki są tutaj wyczuwalne, ale nie jakoś w sposób przytłaczający. No, dla mnie to jest... zapach niebiański, idealny, mój number one of all times, taki klasyk dla mnie, no, który mam nadzieję pozostanie ze mną na zawsze. Z tym, że no, nadzieja nadzieją, ale już tę buteleczkę było mi ciężko dostać, także te perfumy są już na wyginięciu, takie dinozaury. No ja się tu podśmiechuję, ale to nie jest takie śmieszne dla mnie, tak naprawdę to odczuwam. Mały żal. Ogólnie nie wiem, dlaczego perfumy ukochane przez wiele kobiet, nie tylko te, ale wiele innych, jest wycofywanych. Tak jak na przykład mój zapach Alien Fusion. O, przyjechała do mnie ta większa buteleczka wczoraj. No, przyjechała. Mam teraz do mojego maleństwa starsze rodzeństwo obok już, żeby nie było smuteczku. No i tak, ale tu mówimy o tych takich number one moich of all times, niezależnie od ceny załóżmy, bo są dosyć drogie i pewnie będą droższe, bo już niedługo pewnie będziemy nazywać te perfumy unikatem, ok?
Okej. Przepiękne. Jeszcze sobie odświeżę zapach. No cudowny. Bez nawet spryskania czuć tą gładką skórę, pudrowość, tę intensywność zmysłową, a jednocześnie klasyczną, w sensie elegancką, tak? Tak jak nazwa mówi, Bala Versailles, czyli są bardzo zmysłowe, a jednocześnie eleganckie. No. Nie są zmysłowe w sposób przytłaczający, czy jakiś w cudzysłowie brudny, tylko w sposób bardzo wyważony i elegancki. Kocham te perfumy. A jak już jesteśmy przy moich ulubionych perfumach of all times, to jakbym mogła nie wspomnieć o moich ukochanych Obsession Calvina Kleina. To są takie moje number one od wielu już lat, z takiej półki powiedziałabym affordable, ok? Perfumy number one, których sobie nie oszczędzam. I możliwe, że wiele osób te perfumy również nazwałoby retro, klasykami, bo zostały wypuszczone chyba w latach 80. Mniej więcej wtedy co ja. No, może są trochę młodsze ode mnie, no nie wiem. Nie sprawdziłam tego. W każdym bądź razie ja te odbieram inaczej niż takie klasyki, ok? Mimo że czytając nuty tych perfum, można zobaczyć wiele podobieństw z takimi klasykami. Są kadzidlane, ciepłe, mają różne przyprawy w sobie, tak? No i te nuty zwierzęce, jaśmin, róże, tak dalej. Nutki kwiatu pomarańczy. Natomiast no, jak ja je odbieram, to nie jako typowe perfumy retro, czy typowe perfumy balsamiczne, absolutnie nie. Dla mnie te perfumy to taki zastrzyk orientalny, przyprawowo-orientalny, tropikalny wręcz, taki bardzo słoneczny, bardzo radosny i no może kontrowersyjne to, ale dla mnie zapach codzienny. No i te perfumy używam już od lat. Używam ich bardzo często, są one bardzo intensywne i też niepotrzebna jest bardzo wielka ilość, żeby faktycznie ten zapach został z nami na cały dzień. Ale ja rozumiem, że nie każdy lubi takie zwierzęce zapachy. Ja tak. Są one dla mnie bardzo zmysłowe, wręcz uwodzicielskie, powiedziałabym, tak? Takie sensual. Z tym, że tutaj nie wyczuwam tej gładkości skórzanej, jaka jest w tych perfumach. I w większości perfum takich retro, które udało mi się testować czy zdobyć, tu jest właśnie więcej tej orientalnej, tropikalnej, słonecznej, radosnej pikantności, tych różnych przypraw i dodatków, nawet chyba kolendry i różnych tam innych. W każdym razie, no tak odbieram te perfumy i kiedy nawet na nie patrzę tylko, to już czuję ten zapach i od razu się uśmiecham, bo one są dla mnie tak radosne i słoneczne. Wiele osób pewnie wyobraża sobie takie perfumy nosić jedynie zimą, tak? No, a ja jak sobie tam dwa razy prysnę, nawet w lecie, to czuję się jak w jakichś tropikach po prostu, mimo że jestem jedynie na brytyjskiej plaży. Chociaż, no, mimo że tylko brytyjska jest naprawdę piękna latem, pokażę Wam. Ale naprawdę, no, kocham te perfumy. I to niezależnie od pory roku, po prostu muszę mieć na nie ochotę. A mam na nie ochotę dosyć często, zobaczcie. Tu opowiedziałam Wam o moich dwóch exequo number ones. Te of all times, a te of all times na półeczce affordable, ok? Bez oszczędzania się. No ale jak już mówiłam o nich, to teraz tak mi się nasunęło, że pokażę Wam jeszcze moje dwie inne buteleczki perfum. Też tych takich ukochanych. One są zaraz za nimi. Na podium.
Są to perfumy Estée Lauder Knowing. Ok. Ja często tutaj nazywam je zapachem luksusowym lat 90., że tak powiem, chociaż wypuszczono je chyba w latach 80., końcem lat 80., jakoś tak. Są to przepiękne, przepiękne perfumy. Też takie zmysłowe, drzewne. Też mają w sobie te nutki zwierzęce, ciepłe, korzenne, wręcz ziemiste, powiedziałabym. No jest to zapach też pudrowy, ale rozbudowany w troszeczkę inną stronę. Właśnie tak jak mówię, ziemiste, mszane, aldehydowe, ok? No i też co tu warto zauważyć, to jest to zapach szyprowy, ok? Co może być troszeczkę zaskakujące przy takim typie perfum. I tu są też niezwykłe troszeczkę składniki, niektóre nuty, na przykład melon, mimoza, ok? No a inne są takie dosyć zbliżone do tych, czyli mamy tu różne nutki drzewne, piżmowe, przyprawowe, te zwierzęce. Także znowu mówimy tu właśnie o zapachu bardzo zmysłowym, głębokim, gładkim aksamitu. No ten bym nazwała właśnie gładki, jak ten Bella Versailles. Ten mi się kojarzy mniej orientalnie niż Obsession, a bardziej gładko skórzano. Mimo, że tu chyba skóry nie ma, to kojarzy mi się bardziej w stronę Bella Versailles. No typowo też aldehydowy, kwiatowy zapach. Okej. Kocham je. Kocham je naprawdę. Są zaraz ex aequo za tymi, bo to bardzo ciężko wybrać taki jeden tylko zapach. A tu mamy Elisab Lumiere. I tutaj już mogę powiedzieć, są bardziej wyczuwalne te nutki orientalne, słoneczne znowu, ok? Cytrusowe lekko, chociaż też jest to taki zapach typu drzewnego z dodatkami zwierzęcymi, więc też według mnie bardzo, bardzo zmysłowe. Ok. I te Lumiere zakupiłam z Waszych rekomendacji. Wcześniej, zanim miałam Lumiere, miałam tę wersję podstawową Le Parfum. I ja tu wyczuwam, dalej są tu te podstawowe perfumy wyczuwalne w tych Lumiere, natomiast te Lumiere są według mnie dużo lepsze, bo są takie wzbogacone, bardziej intensywne, bardziej słoneczne. No ten wachlarz jest tutaj na pewno nut bardziej rozbudowany. Taki upgrade level pro. No i jak dla mnie wyszło to super, bo one tu pachną bardziej tak tropikalnie, bardziej zmysłowo i według mnie też no lepiej po prostu. Ja jestem tą kobietą, która lubi zapachy intensywne oraz zapachy, których nie muszę bardzo dużo jakoś na siebie wylewać, żeby pachnieć nimi cały dzień, bo zobaczcie. No Obsession tutaj jest największe zużycie chyba. Ale w tych trzech buteleczkach nie ma tak dużego zużycia, a ja używam ich, wierzcie mi lub nie, naprawdę regularnie, ok? Naprawdę. I jeszcze raz zaznaczam, ja jestem z tych kobiet mocarnych, które lubią intensywnie pachnieć jakimś kopem, jak na przykład moimi kosmitkami z fuzją, tak? Mimo to nie potrzebuję jakiejś reaplikacji tych perfum, czy większej jakiejś ilości i tak dalej, bo pachnę nimi cały dzień po zaledwie dwóch psiknięciach. Także no ja kocham te zapachy, to są takie moje ukochane. Powiedziałabym z takiej serii, no te są ukochane of all times, te zaraz ex aequo, tak? No ale mam też inne ukochane perfumy, także nie chcę tutaj jakoś tak segregować.
Więc powiedziałabym, to są moje ukochane balsamiczne, orientalne, zmysłowe, z nutkami zwierzęcymi. O, bo one wszystkie chyba mają nutki zwierzęce, co czyni je właśnie takimi sensual. Niektóre bardziej tropikalno-słonecznymi, radosnymi, a niektóre bardziej gładko skórzanymi. No, te takie aksamitne. No wszystkie je kocham. Wszystkie je kocham. Jakie są wasze ulubione ciepłe zapachy, słuchajcie, balsamiczne? Jestem bardzo ciekawa, bo chętnie bym, może nie kupię pełnej buteleczki, bo już sobie postanowiłam nie szastać, no ale chętnie przetestuję. Jak się ze mną podzielicie w komentarzu, jakie wasze są takie ulubione zapachy number ones of all times, to ja chętnie, jeśli dam radę, zamówię jakieś próbeczki, czy testerki, czy przejdę się do jakiejś drogerii i sobie przetestuję. No, odbywamy przecież tu podróż zapachową, więc ja bardzo chętnie poznam też wasze ulubione perfumy. No, już będę kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na dziś pozdrawiam was serdecznie i życzę wam przepięknego, pachnącego dnia. Pa, pa! Thank you.